dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie z pogranicza polsko-czeskiego, z urokliwej miejscowości Boboluszki. Tutaj właśnie znajduje się kolejna filia Domu Pomocy Społecznej w Klisinie. Ja nazywam się Małgorzata Chosnowska i jestem kierownikiem filii w Boboluszkach. Dzisiaj chciałabym Państwa bardzo serdecznie zaprosić do naszego domu na zajęcia, ale więcej na ten temat powiedzą już nasi terapeuci. W oknie błyskało światełko i student wędrowny obaczył siedzącą w chacie staruszkę. Otworzył drzwi, wszedł do stekli, a stara go zapytała: coś ty za jeden i czego tu chcesz? Szedłem do domu ze szkoły, zabłądziłem w lesie. Proszę was, matko, przyjmijcie mnie na nocleg do waszej chatki. Nazywam się Janosi. Nie mogę ja ciebie przyjąć na nocleg, odrzekła stara. Tylu dni nie widziałem cię, zostały mi smutne listy twe, w których piszesz mi, jak ci bardzo źle. Ja chciałabyś znowu ujrzeć mnie. Moja mała blondyneczko, czy ty o tym wiesz? Tyle razy cię spotykam w każdym moim śnie. Moja mała blondyneczko, czy ty o tym wiesz? Tyle razy cię spotykam w każdym moim śnie. Dzień dobry, witam serdecznie w Domu Pomocy Społecznej w Boboluszkach. Nazywam się Teresa Gospodarczyk, jestem terapeutą zajęciowym. Dzisiaj wraz z koleżankami będziemy przeprowadzać zajęcia plastyczne, muzyczne i biblioterapię. Serdecznie zapraszam. Terapia zajęciowa jest bardzo ważną, jeśli nie najważniejszą, formą rehabilitacji społecznej. Pozwala na wszechstronny rozwój mieszkańców, ich zainteresowań, pasji i możliwości. Kształtuje wyobraźnię, zmniejsza stres i napięcie nerwowe oraz poprawia stan psychoruchowy. Przeprowadzane zajęcia oddziaływują korzystnie na ich sprawność fizyczną, samopoczucie oraz nastrój. Są doskonałą formą rozrywki, ponadto wspomagają rozwój intelektualny. Dają możliwość przywrócenia utraconej zręczności, zwiększają samodzielność, a tym samym stają się głównym elementem podnoszenia samooceny. Jednocześnie motywują mieszkańców do spotykania się. W czasie ich trwania uczestnicy integrują się, rozmawiają ze sobą, słuchają muzyki, miło wspólnie spędzają czas. Zajęcia sprawiają pensjonariuszom radość, wyzwalając przy tym wiele pozytywnych emocji. No my w tej chwili znajdujemy się w terapii. Mamy różne duże mnóstwo prac, szydełkowania, malowania, rysowania. No przeróżne rzeczy robimy, pisanki, malowanki, kartki świąteczne. A także to zasługa personelowi, że nas zachęca codziennie. Także personel jest wspaniały, cudowny, bardzo dobry, bardzo mądry. Wszyscy są wierzący, cały personel DPS-u. Także jesteśmy bardzo zadowoleni. No i także robimy wypieki, pizze, frytki, przeróżne różności. Robimy ciast, oponki także. Jest nam tu dobrze, jesteśmy zadowoleni. Ja jestem na przykład kilka lat, jestem bardzo zadowolona z personelu, także nic nie mogę powiedzieć na personel. To szefostwo, panią kierownik i cały personel dziękujemy, panią dyrektor z DPS-u naszego w Klisinie, dyrekcję, kierownictwo, personel, panie terapeutki, biurowe, wszystkie socjalne. Także dziękujemy za trud, poświęcenie, pomoc i opiekę.
I życzymy wszystkich zdrowych, wesołych, spokojnych świąt, wesołego. Alleluja. Amen. Zajęcia plastyczne są dostosowane do indywidualnych możliwości, potrzeb i zainteresowań mieszkańców. Podczas tworzenia prac wykorzystujemy różne techniki, takie jak rysunek, malowanie farbami olejnymi na płótnie i akrylowymi na papierze oraz pastelami. Zajęcia plastyczne usprawniają manualnie. Twórczy udział w zajęciach buduje poczucie własnej wartości, zwiększa zakres samodzielności i zaradności życiowej. Pozwala na wdrażanie do aktywności fizycznej i umysłowej, kształtowanie charakteru, rozwijanie osobowości, nabywanie nowych umiejętności oraz kontynuowanie dawnych zainteresowań. Podczas zajęć mają możliwość mieszkańcy odpocząć, zrelaksować się, wyrazić swoje emocje i uczucia. W okresie letnim zajęcia odbywają się również w plenerze. Jedna z naszych mieszkanek tworzy obrazy techniką olejną. Jej prace kilkakrotnie brały udział w konkursach plastycznych, zdobywając wyróżnienia. Dwie kolejne panie malują farbami akrylowymi na papierze i również brały udział w konkursach plastycznych, zdobywając wyróżnienia. Jestem tutaj ponad 3 lata, tutaj po śmierci mamy i ojca przyszłam na tą placówkę Hania. Ja pracowałam w Ośrodku Kultury w Głubczycach, przyjmował mnie pan magister Hartz i pracowałam z Marysią Kisińską z Szanowa, z tymi ludźmi i tam pamiętam tych instruktorów i tam prowadziłam kółko plastyczne, wystawy przywoziłam z BWA. Pomagałam panu Saganowi organizować to wszystko, montować i te bebłowskie wystawy. W plenerach też uczestniczyłam, organizowane przez Budek to się nazywało, w Opolu, a teraz to się nazywa Miejski Ośrodek Kultury w tym w Opolu. I jeszcze, jeszcze z tymi amatorami wystawy amatorskie, wystawy dla zakładów pracy i jeszcze dla dzieci, dla szkoły podstawowej, współpraca ze szkołą podstawową w Zopowie, tam gdzie teraz dzieci repatrianckie są z Ukrainy, klub Krzyżowice i klub i to wszystko, no co ja mogę powiedzieć, że tu jest bardzo dobrze, ratują, jak zachorujemy, to ratują ludzi. Ja tu 3 razy już w szpitalu byłam za ten czas. Najbardziej się rozchorowałam. Jestem w wieku takim średnim. No, dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o panie opiekunki, to codziennie kąpią, golą panów, paznokcie obcinają u rąk, u nóg, starają się jak najlepiej, czyściutcy wszyscy chodzą, tak żeby kąpani, ubrani, personel dba o to, abyśmy byli czyści, tak samo panie sprzątające, że zawdzięczamy im czystość, jest tak czysto, mamy jak w pałacu,
codziennie może przychodzić sanepid, bo tak jest czyściutko. Także im zawdzięczamy za tą czystość i pani kierownik, że ona dba, że mamy tak ładnie, czyściutko, że remont ma być w DPS-ie. Także mamy tutaj lekarza, pani Małgorzata Pojda, która w czwartki co dwa tygodnie przyjmuje, jest bardzo dobra, mądra, fajna pani doktor, bardzo dobrze i skutecznie leczy. Także tutaj na dworze mamy też kominek i zaplecze, co kiełbaski, robimy piknik i ziemniaki także smażone, no także pieczone, także dużo tego wszystkiego mamy, że zawdzięczamy to personelowi, te panią terapeutkom. No i za wszystko dziękujemy, za trud, poświęcenie, opiekę i pracę. Amen, alleluja. W zajęciach z muzykoterapii może uczestniczyć w zasadzie każdy, bez względu na poziom umiejętności muzycznych, stopień niepełnosprawności czy rodzaj zaburzeń. Muzyka wydobywa i aktywizuje emocje, dociera do głęboko ukrytych przeżyć, poprawia nastrój, dostarcza pozytywnych doznań, rozładowuje napięcia i stwarza doskonałą okazję do zabawy. W naszym domu bardzo chętnie odwołujemy się do tej formy terapii, gdyż doskonale oddziaływuje ona na samopoczucie mieszkańców. Mieszkańcy bardzo lubią śpiewać nie tylko piosenki biesiadne, ale również pieśni okolicznościowe i adekwatne do pory roku czy obchodzonych świąt. Pachniała saska chyba szalonym zielonym zem. To był maj, gotowa była ta sukienka i noc się stawała dniem. Już zapisani byliśmy w urzędzie, białe koszule na sznurze schły. Nie wiedziałam, co ze mną będzie, gdy tamtą dziewczynę pod rękę ujrzałam z nim. Małgorzka, mówią mi, on nie wart jednej łzy, on nie jest wart jednej łzy. O, Małgorzka, kochaj nas, na smutki przyjdzie czas, zaśpiewaj raz, zatańcz raz. Małgorzka, tańcz i pi, a z niego sobie kpi, a z niego kpi, sobie kpi, o. To był zwyczajny szary dzień, za ścianą dzieci głośny płacz i męża głos, uśmiechnij się, więc ja potulnie krzywiąc twarz. Nie było ciebie tyle lat, myślałam, że nie wrócisz tu. Poukładałam sobie świat i nie zostawię tego już. Najlepiej odejść póki czas, na końcu świata schowaj się. To już nie pora żegnać nas, to już nie pora, dobrze wiesz. Nie stukaj dłużej do mych drzwi, nie stukaj dłużej, dzieci śpią, a na mnie czeka tyle prac, a na mnie czeka cały dom.
bez uśmiechu widzę co dzień ją z daleka, stoi w oknie aż do zmierzchu. Anna Maria, smutno ma twarz. Anna Maria, wciąż patrzy w dal. Baśka miała fajny biust, Ania styl, a Zośka coś, co lubię. Ela całowana cudnie, nawet tuż po swoim ślubie. Kaśko można było konie kraść, chociaż więcej chciała przeżyć. No pił pierwszy raz, Magda złojolka mnie zagłaskałaby na śmierć. Agnieszka zdradzała mnie. Piękny jak okręt pod pełnymi żaglami, jak konie w galopie, jak niebo nad nami. Karolina w Hollywood, Zośko nigdy nie było tak samo. Ewelina zimna jak lód, gdyby zrzuc, umówiłem się z Alą. Wszystko mógłbym i się dać, tak jak oni, one wciały nie zły, nie chciały brać. Małgorzata, jeden grzech, na żoń wiele miała mnie, o Monika była okej. Odchodzi, słyszę znów z twoich ust. Zawsze prawda miała jakiś sens. Ten jak bajka, piękne jak tysiąc róż. Ty się śmiałaś zawsze, no i cześć. Jesteś szalona, mówię ci, zawsze to byłaś, kończy wreszcie śnić. Jesteś aniołem, mówię ci, jesteś szalona. Jesteś szalona, mówię ci, zawsze to byłaś, kończy wreszcie śnić. Jesteś aniołem, mówię ci, jesteś szalona. Żegnanie dajesz mi uśmiech swój, gdy odchodzisz wszystko burzy się. Kochałem ciebie i twoje szaleństwa mocno tak. Dziś śmiałaś zawsze, no i cześć.
Jesteś szalona, mówię ci. Zawsze to była, skoczy wreszcie śnić. Jesteś aniołem, mówię ci. Jesteś szalona. Jesteś szalona, mówię ci. Zawsze to była, skoczy wreszcie śnić. Jesteś aniołem, mówię ci. Jesteś szalona. Szalona. Jesteś szalona. Jesteś szalona, mówię ci. Zawsze to była, skoczy w lesie śnić. Jesteś aniołem, mówię ci. Jesteś szalona. Jesteś szalona, mówię ci. Zawsze to była, skoczy wreszcie śnić. Jesteś aniołem, mówię ci. Jesteś szalona. Nazywam się Ania, witamy telewidzów. Mieszka tu się nam wspaniale, nie narzekamy wcale. Bardzo sobie chwalimy, do domu wracać nie chcemy. Za rodzinami tęsknimy, na urlopy jeździmy. Albo też nie tęsknimy, bo na urlopy jeździmy. Panią kierownik i personel bardzo sobie chwalimy. Trochę ponarzekamy, ale radę damy. Na zakupy jeździmy, o trzech porach jemy, bardzo sobie chwalimy, bo jeszcze jedzenie dokupimy. Na zakupy jeździmy i sobie fajne rzeczy do ubrania kupujemy. Jak też trzeba, to sobie urodziny wyprawimy. Także sobie chwalimy leki od naszych pielęgniarek, które dostajemy i bardzo dobrze się po nich czujemy. Na tym kończymy i wszystkich widzów pozdrawiamy i się z wami żegnamy. Biblioterapia to jedna z najbardziej tradycyjnych form terapeutycznych. W naszym domu realizowana jest zarówno w formie biernej, jako spotkania terapeuty z podopiecznym lub grupą podopiecznych, jak i w formie czynnej poprzez umożliwienie pensjonariuszom korzystania ze zbiorów książkowych. W naszym punkcie bibliotecznym podczas zajęć mieszkańcy mają możliwość czytania książek, prasy codziennej, kolorowych tygodników. Dla osób z dysfunkcją wzroku czytamy głośno. Biblioterapia jest to terapia za pomocą słowa, która pozwala na zmianę nastroju, pobudza wyobraźnię, redukuje stres i rozwija procesy poznawcze. Wspólne zajęcia to nie tylko pożytecznie zagospodarowany czas, ale także stymulacja wzajemnych kontaktów, relaks i pozytywny wpływ na samopoczucie. Spotkaliśmy się dzisiaj na kolejnych zajęciach z biblioterapii.
Mamy do Poznania kolejne przepiękne baśnie polskie. Dzisiaj przeczytamy sobie baśń Wdowi Grosz. Wszyscy znamy to powiedzenie, często je stosujemy, a nie wszyscy wiemy, skąd naprawdę się to wzięło i od której baśni pochodzi. Przed 1000 lat przybył aż z Rzymu do kraju Polan biskup Wojciech. Czechem był, z książęcego rodu pochodził i z samym cesarzem niemieckim się przyjaźnił. A teraz gościnę znalazł w Gnieźnie, na dworze księcia Bolesława. Syn Mieszka i Dąbrówki, księżniczki czeskiej. Parę lat wcześniej był jeszcze Wojciech biskupem Pragi, ale widząc wielkie zepsucie braci Czechów, w zgryzocie opuścił miasto i udał się do Rzymu. Tam wstąpił do klasztoru. A wtedy Czesi poskarżyli się samemu papieżowi na swego biskupa, że opuścił swą owczarnię i swoje owieczki. Cierpiał z tego powodu Wojciech i siebie za wszystko obwiniał, mówiąc, że złym był pasterzem. Zamyśliwał też wrócić do Pragi. Ale kiedy wymordowano tam jego rodzinę, postanowił raczej udać się do Polski, do Gniezna, do księcia Bolesława. Powiadano, że ten Bolesław rozkazywał zęby wybijać wszystkim, którzy Wielkiego Postu nie pilnowali. I miast spożywać ryby, objadali się mięsem. Ale i sam Wojciech nie folgował grzesznikom. W starym grodzie, zwanym Kaliszem, rzucił klątwę na jego mieszkańców. Bo kiedy prawił im kazanie, kiedy nawoływał do pokory i pokuty, ukradziono mu jedną z biskupich rękawic, czerwoną, z wyhaftowanej na nim złotym krzyżem. Będąc już w Gnieźnie, biskup Wojciech postanowił solennie, że przysporzy Bogu nowych owieczek, aby odpokutować za porzucenie owieczek.